a couple of parts of the borderline personality disorder world that we don't necessarily talk about so much, even though I think as I begin to explain some of our... Myślę, że to, o czym będę mówił, na wiele sposobów jest zrozumiałe intuicyjnie, ale przyda nam się mimo wszystko przedstawić dowody, które pokażą, dlaczego te badania są istotne. Zacznę od takiego przeglądu tego, jak wygląda kontekst rodzinny dla dysregulacji emocjonalnej oraz zaburzenia BPD, zaburzenia borderline. I postaramy się zrozumieć zaburzenie borderline jako dysregulację emocjonalną. Potem pokrótce i bez szczegółów przejdziemy do 5 badań, które stanowią tło dla zrozumienia, na czym polegają skłonności samobójcze i w jaki sposób te skłonności samobójcze w rodzinie mają wpływ na życie rodzin. To jeśli będziemy pracować z rodzinami, wówczas będziemy mogli zmniejszyć skłonności samobójcze u naszych pacjentów. To oczywiście jest pomoc dla dowolnej osoby, która pracuje z osobami, które wykazują takie skłonności. Warto pamiętać, że członkowie rodzin potrzebują pomocy, że członkowie rodzin osób, które mają skłonności samobójcze, które dążą do samouszkodzenia, które cierpią, również są wystawione na cierpienie. Musimy pamiętać, że w tym, jak rozumiemy zaburzenie borderline, bardzo często na początku członkowie rodzin osób z zaburzeniem borderline były traktowane bardzo źle. Diagności obwiniali rodziny za zaburzenie borderline u członków rodzin i wciąż się to czasami zdarza, ale jeśli spojrzymy na doświadczenie członków rodziny, wówczas zauważymy, że ci ludzie są obciążeni emocjonalnie, obciążeni społecznie, obciążeni psychologicznie i w przypadku innych zaburzeń również tego typu obciążenia się znajdują, ale nie są tak duże. Następnie mamy też do czynienia ze smutkiem oraz z utratą. Te role, które ci członkowie rodziny odgrywają, niekoniecznie są rolami, które na dobrą sprawę chcieliby odgrywać. Nawet jeśli w tej chwili społeczność terapeutyczna wykonała pracę, aby nie stygmatyzować osoby z diagnozą borderline, to wciąż to się czasami zdarza. W tej chwili osoby, które mają diagnozę borderline, bardzo cierpią, mają skłonności samobójcze, często zachowują się w sposób nieprzewidywalny. Również dotyczy ich problem stresu pourazowego. Doświadczają również konfliktów w relacjach rodzinnych i relacjach partnerskich. W terapii DBT, tak jak i w innych dziedzinach terapii, zdajemy sobie sprawę, że idea wzajemności jest bardzo istotna. To, co robię, wpływa na moich najbliższych, a to, co robią moi najbliżsi, wpływa na mnie. Mamy więc do czynienia ze współzależnością. To jest po prostu fakt, nie jest to nic złego. Może to mieć pozytywny wpływ na obie strony takiej relacji, może też mieć wpływ negatywny. Dlatego też pacjenci mają wpływ na członków swoich rodzin, mają wpływ na swoje rodziny, swoich rodziców. Więc ten proces, z którym mamy tutaj do czynienia, proces, który wpływa na dyskomfort psychiczny rodzin oraz osób z diagnozą borderline, jest czymś już dla nas zrozumiałym. Właściwie jest to wiedza empiryczna,
która po raz pierwszy została sformułowana w latach 60. XX wieku. Te badania w latach 60. dotyczyły osób z depresją, które wpływały na samopoczucie członków swojej rodziny, a ci członkowie rodziny z kolei wpływali na samopoczucie osób z depresją. Warto zastanowić się, nad czym ten proces polega, na czym polega ten związek. Ten związek jest bardzo oczywisty, właściwie każdy z nas go doświadczył. W każdej relacji, która nie rozwijała się dobrze, mieliśmy okazję tego doświadczyć. To doświadczenie smutne i wiemy, że właściwie każda osoba zaangażowana w taką relację czuje się źle. Podobnie, jeśli jedna osoba cierpi w takiej relacji, ma wpływ na osobę, która również w tę relację jest zaangażowana. Mamy więc właściwie tutaj związek pomiędzy dyskomfortem indywidualnym, dyskomfortem rodziny i ten związek jest uzależniony od tego, co nazywamy dysregulacją emocjonalną. Osoba z zaburzeniem borderline albo z bardzo poważnym problemem dysregulacji emocjonalnej, to osoba, którą widzimy tu po lewej stronie, ta osoba podatna jest na dysregulację emocjonalną w swoim środowisku społecznym, ponieważ ta osoba coraz częściej podlega takiej dysregulacji emocjonalnej, ich dyskomfort psychiczny nie jest rozumiany przez inne osoby i te osoby patrzą w nieobiektywny sposób na ten dyskomfort i bardzo często oceniają go, reagują też w sposób unieważniający. Jest badanie, które to pokazuje. To jest pierwsze badanie, o którym powiem kilka słów. Przeprowadziliśmy badanie, w którym badanie eksperymentalne, w którym wybraliśmy zwykłe osoby i poddaliśmy je takim zwykłym stresorom, jakimś zadaniom, które musieli wykonać. Zadania arytmetyczne, których nie mogli wykonać w czasie, kiedy my im je daliśmy. To zaowocowało negatywnym pobudzeniem emocjonalnym, które widzimy na slajdzie. Mierzyliśmy to nie tylko za pomocą ankiet samooceny, ale również mierzyliśmy ich reakcje fizjologiczne, badaliśmy reakcje skóry, tempo oddechu, także tempo pracy serca. Te osoby były zaangażowane w eksperyment, w którym również miały do czynienia z osobą im obcą, które reagowały na ich problemy w sposób uprawomacniający albo w sposób unieważniający. Często było tak, że ci ludzie mówili, że rzeczywiście masz prawo być zdenerwowany i wtedy tak to było. To była reakcja uprawomacniająca, albo też były reakcje unieważniające, mówiące, nie ma się czym przejmować, czym ty się w ogóle przejmujesz? Widzimy, że jeśli mieliśmy do czynienia z unieważnieniem, wówczas poziom tego dyskomfortu psychicznego, stresu był właściwie taki sam, ale jeśli mieliśmy do czynienia z reakcją uprawomacniającą, wówczas można było zauważyć, że to doświadczenie stresu, to ten poziom stresu i pobudzenie emocjonalne spadło o 2/3, 3/4. Zreplikowaliśmy to badanie, aby zobaczyć, czy te reakcje będą się różnić, jeśli zbadamy osoby z borderline i bez. Okazało się, że wśród osób z borderline mamy taki sam wzorzec zachowania. Jedyna różnica jest taka, że poziom wyjściowy tego pobudzenia emocjonalnego jest nieco inny i też szczyt tego pobudzenia jest inny niż w przypadku osób bez borderline. Warto zapamiętać, że unieważnienie bardzo boli, uprawomocnienie może nas ukoić. Interesowało nas, w jaki sposób uprawomocnienie zadziała w zespołach, wśród nastolatków, które miały diagnozę, mieściły się w diagnozie borderline albo które by zmieściły się, jeśli
wystarczająco długo, by je badać. Okazało się, że ci rodzice, rodzice tych osób, które były leczone, okazało się, że ich reakcje były znacznie bardziej, bardziej negatywne, a to dlatego, że one również, ci rodzice, te osoby zmagały się z dysregulacją emocjonalną. W przypadku osób, które takiemu leczeniu nie były poddawane, wówczas widzimy, że ta reakcja jest znacznie mniejsza i też możemy wnosić, że dysregulacja samych rodziców nie jest tak poważna. Magda wspomniała o programie Family Connections, do którego wrócimy. Interesowało nas, co dzieje się w terapii indywidualnej. To jest badanie, o którym nie będę mówił długo, ale to jest badanie, w którym porównywaliśmy terapię DBT z terapią psychodynamiczną. I to była terapia dla osób w wieku od 18 do 25 lat. Tutaj okazało się, że mieliśmy bardzo dobrą terapię, która miała superwizorów, odbywała się zgodnie z najlepszymi podręcznikami. I tutaj można zauważyć, że w obu terapiach właściwie wyniki okazały się obiecujące, ale w terapii DBT zauważamy, że skłonności samobójcze znacznie spadły. Z kolei w terapii psychodynamicznej takiego spadku wyraźnego nie ma. Jeśli chodzi o depresję, to tutaj ten spadek w obu terapiach był widoczny. Jednak DBT okazała się znacznie lepsza. Jeśli chodzi o adaptację społeczną, podobnie terapia DBT okazała się lepsza, choć trzeba przyznać, że terapia psychodynamiczna również tutaj działa. Chciałbym jednak zwłaszcza zwrócić uwagę na dyskomfort psychiczny w rodzinie. Bez interwencji rodzinnych stres spada, ale jeśli mamy do czynienia z takimi interwencjami rodzinnymi, wówczas to działa znacznie lepiej i w DBT możemy zauważyć, że te wyniki były znacznie lepsze w terapii psychodynamicznej, choć pamiętajmy, terapia psychodynamiczna tutaj działa. Poprawa funkcjonowania rodziny pokazuje, że model transakcyjny działa, pomaga osobom z diagnozą borderline, pomaga również ich rodzinom, zwłaszcza rodzicom. I wtedy stwierdziliśmy, że zobaczmy, co się dzieje w takiej sytuacji. Za pomocą modelu mediacji sprawdziliśmy, w jaki sposób dochodzi do poprawy sytuacji tych osób. Niezależnie od leczenia, tak naprawdę statystycznie odjęliśmy wszystkie korzyści z leczenia i później zaczęliśmy się zastanawiać, co musi się poprawić dla tych młodych osób, 18 do 25 lat, żeby pojawiło się poprawa sytuacji. Tak naprawdę to wszystko chodziło o funkcje rodzinne, czyli funkcjonowanie rodzinne, jeżeli funkcjonowanie rodzinne się poprawiało, wtedy okazywało się, że poprawiały się ich wyniki, jeżeli chodzi o przystosowanie społeczne, czy też mniejsze było prawdopodobieństwo samouszkodzenia. Jednak nie miało to wpływu na depresję. To nam mówi, że nie tylko rodzina jakby cierpi z powodu problemów pacjenta z DBT, ale działa to w drugą stronę również. Jeżeli funkcjonowanie w rodzinie jest lepsze, pomaga to również pacjentowi. Jest to bardzo mocny i przydatna informacja. Więc stwierdziliśmy, dobrze, spójrzmy na jakie umiejętności tutaj mamy. W DBT mamy cały zestaw umiejętności. Jeżeli chodzi o DBT dla rodzin, również musieliśmy opracować różne umiejętności konkretnie dla partnerów,
rodziców czy też innych osób bliskich, żeby pomóc im w takich rzeczach, które sprawią, że będą funkcjonować lepiej sami w sobie, jak i w ramach rodziny. Ale nie jest to taka sytuacja, gdzie jakby wszystko się do siebie można sprowadzić. Czyli jeżeli pacjent cierpi, czy też, przepraszam, jeżeli członek rodziny cierpi, ale może swoje cierpienie obniżyć i poprawić swoje funkcjonowanie, ma więcej zasobów, żeby przekazać to i pomóc i wesprzeć pacjenta. Więc tak naprawdę dzięki temu możemy pomagać sobie nawzajem bardziej. No i na to się zdecydowaliśmy. Magda mówiła o Family Connections, o tych grupach. Już teraz jest bardzo dużo już opracowań i badań, które pokazują, jak skuteczny jest program Family Connections. W Family Connections chodzi o to, że mamy takie grupy dla członków rodzin, osób z BPD i okazuje się, że te osoby w grupie dużo lepiej zaczynają się po tych spotkaniach czuć, czyli na przykład spada ich poziom smutku, depresji, obciążenia, czyli te na przykład na tym wykresie pomarańczowy kolor oznacza stan przed spotkaniami grupowymi, później ten taki jasnozielony po i na zielono jeszcze późniejszy czas, po jakimś czasie. No być może podczas treningu umiejętności wyniki takiego treningu mają się kontynuować nawet po zakończeniu tego programu, co pokazuje właśnie ten wykres, że trening umiejętności jest czymś, co zostaje na później. Możecie tak naprawdę dostać różne badania na ten temat i przeczytać je w bibliotekach, czy ja mam też linki do tych badań. No dobrze, a co jeżeli chodzi o nastolatków? Jeżeli Family Connections to są umiejętności rodzinne, czy ta osoba, która ma zaburzenia borderline, faktycznie z tego korzysta? Nie wiem tak naprawdę, jak wyglądają rodzice i nastolatkowie w Polsce, ale u nas to często jest taka sytuacja, że mamy dystans, mamy taką negatywną reakcję, mamy brak połączenia, która wpływa na funkcjonowanie rodziny. To jest badanie, które przeprowadziłem z Lucy Payne, moją koleżanką, i ona powiedziała, dobrze, sprawdźmy, co się dzieje, jeżeli zaczniemy stosować terapię DBT w przypadku nastolatków między 14 a 18 rokiem życia. I jeżeli chodzi o rodziców, no to były tam grupy po Family Connections, a też takie, które nie uczestniczyły w treningu umiejętności. Więc porównaliśmy leczenie DBT do leczenia DBT, w którym rodzina również brała udział w treningu umiejętności. I na zielono zaznaczone są umiejętności rodziców, a na żółto to są te osoby, te rodziny, w których rodzice nie uczestniczyli w treningu umiejętności. Widać tutaj, że umiejętności rodziców, umiejętności uprawomacniające były dużo większe właśnie w tej zielonej grupie. I to był krótki czas, dosłownie 6 tygodni szkolenia umiejętności. Te grupy spotykały się weekendowo, były takie intensywne sesje. Piątek wieczorem, cała sobota, cała niedziela, taki weekend szkolenia umiejętności. Tak czy inaczej, nastolatkowie mieli terapię DBT równolegle w obu grupach. Widać było, że rodzice bardzo szybko nabyli umiejętności uprawomacniające. A tutaj było widać, że jeżeli rodzice mieli większe umiejętności, okazało się, że doszło do ogromnej redukcji w dysregulacji emocjonalnej w takim krótkim okresie 6 tygodni.
No, po 6 tygodniach zakończyliśmy tę część badania i zaczęliśmy szkolić pozostałych rodziców również w tych umiejętnościach. Nie chcieliśmy, żeby po prostu jedna grupa była poszkodowana, ale nawet taki krótki okres pozwala nam zobaczyć, że kiedy terapią obejmie się również rodziców, to nie tylko ich smutek czy skłonności depresyjne spadają, ale również poprawiają się ich umiejętności uprawomacniające, są mniej unieważniający i okazuje się, że problemy emocjonalne ich dzieci ulegają znacznej redukcji. A nie tylko ulegają redukcji, ale kiedy spojrzymy na to statystycznie, mamy bezpośrednią korelację z tym, jak zachowują się rodzice. Czyli jeżeli rodzice mają większe reakcje uprawomacniające i mniejsze reakcje unieważniające, okazuje się, że u nastolatków zmniejsza się ta dysregulacja emocjonalna oraz skłonności depresyjne. Tutaj dla osób, które znają się na statystyce, te wskaźniki 0,36, 0,34 pokazują, że faktycznie jest to bardzo duży efekt. To znaczy, że 36 czy 34% całego jakby rezultatu wyniku terapii zależy od tego czynnika. Również ci rodzice, którzy uczestniczyli, czy też przepraszam, nastolatkowie, których rodzice uczestniczyli w grupach Family Connections, bardzo skutecznie jakby zredukowały swoje epizody dysregulacji emocjonalnej oraz skłonności depresyjne. To pokazuje, że nawet w takim krótkim czasie można osiągnąć bardzo skuteczne rezultaty, ale ten program może być również mniej intensywny, rozciągnięty na dłuższy czas. Niemniej okazało się, że mimo, że to badanie pokazało dużą skuteczność Family Connections, w niektórych przypadkach tak naprawdę nie było poprawy. I zazwyczaj poprawy nie było wśród rodzin, gdzie nastolatkowie mieli bardzo silne skłonności samobójcze. I tam razem z moją koleżanką zrobiliśmy kolejne badanie wśród nastolatków i młodych dorosłych, żeby sprawdzić, jakie jest doświadczenie rodziców, którzy mają dzieci z próbami samobójczymi, czy też dzieci, które angażują się w, realizują działania samouszkodzenia. Okazało się, że ci rodzice byli przestraszeni i albo cierpieli z powodu PTSD, czy też zaburzeń związanych ze stresem. Okazało się, że wśród naszej grupy ponad 400 rodziców prawie wszyscy odnotowywali uczucia bardzo intensywnego strachu, bezradności oraz ogromnego przestrachu związanego z próbami samobójczymi ich dzieci. 45% z tych rodziców tak naprawdę spełniało kryteria PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego. Pokazuje to, że próby samobójcze, zachowania samobójcze rodziców ma ogromny wpływ na zachowania samobójcze nastolatków ma ogromny wpływ na rodziców i pokazuje, że przez to rodzice są tak przytłoczeni, nie są w stanie swoich zasobów poświęcić, wspierając dzieci. To pokazuje taką negatywną wzajemność, że te próby samobójcze jeszcze pogarszają sytuację rodzica, który jest tak przytłoczony, cierpi na PTSD i nie jest w stanie skutecznie zareagować i pomóc swojemu dziecku. Dlatego stworzyliśmy nową wersję naszego programu Family Connections, który skupiał się właśnie konkretnie na tych problemach. To jest nowy program, który zaczął się 3 lata temu, konkretnie dla rodziców, którzy tak traumatycznie reagują na próby samobójcze swoich dzieci.
Konkretnie skupiliśmy się na osobach w wieku od 15 do 35 lat. To są takie sytuacje, gdzie te osoby jeszcze często mieszkają z rodzicami. Jest to program oparty na programie oryginalnym Family Connections, ale skupiliśmy się na tendencjach samobójczych oraz tym takim jakby nie skupialiśmy się konkretnie na zaburzeniach osobowości z pogranicza, tylko na tendencjach samobójczych. Ale zazwyczaj były to osoby, które spełniały kryteria BPD albo miały wiele cech osób z BPD. I kiedy weźmiemy tendencje samobójcze jako taki czynnik wyróżniający dla nastolatków, które nie są zdiagnozowane z BPD, jakby pierwsze zetknięcie się z służbami medycznymi, to zazwyczaj z powodu właśnie próby samobójczej. Niewielu psychiatrów zdiagnozuje nastolatka już z BPD. Skupiamy się zazwyczaj na tendencjach samobójczych, ale dzięki temu wcześniej tak jakby filtrujemy tych nastolatków, wcześniej ich jakby kwalifikujemy oraz ich rodziców, ponieważ w programie Family Connections bardzo często zanim dojdzie do diagnozy młodego człowieka, czasem trwa to 7 do 10 lat, zanim ktoś będzie miał diagnozę BPD, a te poprzednie lata leczenia skupiają się na innych współistniejących problemach, na przykład depresja, uzależnienie, ADHD i tak dalej. A są to zaburzenia, które jakby są pod parasolem BPD, czyli wszystkie problemy na podłożu dysregulacji emocjonalnej, ale osoby, które spełniają te kryteria wielu różnych diagnoz, tak naprawdę według nas nie mają 5 czy 6 różnych zaburzeń, tylko tak naprawdę jest to kluczowy problem, który polega na dysregulacji emocjonalnej. Kiedy skupiamy się na tendencjach samobójczych, możemy jakby wcześniej te osoby oraz ich rodziny jakby objąć tym programem, także nie muszą czekać 7 czy 10 lat na leczenie. Nasz nowy program, który nazywamy Family Connections Managing Suicidality and Trauma Recovery, czyli służy ten program do tego, aby leczyć osoby ze skłonnościami samobójczymi i pomóc im wyjściu z traumy. Uczymy umiejętności rodziny uczą się z nami umiejętności, które pozwalają im w tym, aby wyjść ze strachu, który ich paraliżuje i w ten sposób uczą się też nowych umiejętności, na przykład rodzice dzieci ze skłonnościami samobójczymi bardzo często też mają taką reakcję, która jest reakcją opartą na strachu. Często bywa tak, że dzieci mają negatywne relacje z rówieśnikami, ale nie ma tam skłonności samobójczych. Często taka sytuacja już budzi strach wśród rodziców i bardzo często ci rodzice nie są w stanie odpowiednio wesprzeć swoich dzieci. Rodzice też bardzo często starają się kontrolować tę sytuację i narzucić ograniczenia dzieciom, które w tamtym czasie rozwijają się emocjonalnie i psychicznie. To ma negatywny wpływ na interakcje z dziećmi. To dziecko może się zdarzyć, że jego sytuacja się pogorszy i z czasem może u niego pojawić się skłonność samobójcza.
my staramy się taką sytuację wygaszać w zarodku, tak aby ten strach, który w rodzicach się pojawia, nie prowadził do sytuacji, to, czego uczymy rodziców, to uczymy umiejętności indywidualnych, aby radzili sobie z własnym obciążeniem, z własnym stresem, depresją oraz smutkiem, ale także staramy się pomóc im, aby ograniczyli własny strach i własny dyskomfort psychiczny, dzięki czemu mogą lepiej służyć własnym dzieciom jako rodzice. Chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat danych z ewaluacji programu. 160 uczestników przebadaliśmy i staraliśmy się, aby tych rodziców, którzy mają bardzo wysoki poziom stresu pourazowego, chcieliśmy ich zaangażować w taki program. Ci rodzice cierpią, są bardzo niezadowoleni ze własnego życia i zależy im na tym, aby zmniejszyć to obciążenie, z którym się mierzą. 50% uczestników mieściło się w pełnych kryteriach dla stresu pourazowego, tymczasem 20% miało problemy związane z poważną traumą. Wszyscy ci uczestnicy mieli problem ze stresem, długotrwałym stresem. Był tam wysoki poziom smutku, depresji, lęku oraz obciążenia psychicznego. Przeprowadziliśmy ten program w Stanach Zjednoczonych, w całych, i to jest właściwie taka próbka reprezentatywna. Po 3 miesiącach mamy wyniki po 3 miesiącach od interwencji. Chcemy mieć też wyniki po roku. W tej chwili te wyniki po 3 miesiącach pokazują, że stres pourazowy znacząco się zmniejszył. Również zmniejszyła się depresja, lęk, stres oraz obciążenie psychiczne. Więc widzimy, że te wskaźniki idą w dobrym kierunku. Przy okazji warto wspomnieć o tym, że te wskaźniki nie są w normalnych widełkach, jednak znacznie spadły i zbliżają się do normy, do widełek, które by wyznaczały właściwie każdej osoby, która mierzy się z kłopotami, ale te kłopoty ją nie obezwładniają. Zauważyliśmy też, że te osoby czują się bardziej upodmiotowione i też znacznie poprawiło się funkcjonowanie ich rodzin. Kolejne badanie pokaże, co doświadczyły ich dzieci w takim programie, czy ich doświadczenie, funkcjonowanie rodziny się poprawiło i czy to ma wpływ na ich skłonności samobójcze. To jest trudne pytanie do tego, aby na nie odpowiedzieć. Mamy tutaj dużą liczbę uczestników i kolejne badanie obejmie setki rodziców i ich dzieci, aby sprawdzić, czy te dzieci stają się, czy ich skłonności samobójcze spadają, a ich rodzice mają umiejętności, które im w ograniczaniu tych skłonności pomogą. Przejdźmy do wniosków. Warto wprowadzać interwencje na wczesnym etapie z rodzicami i z dziećmi. Możemy uczyć rodziców i możemy uczyć partnerów. To będzie miało wpływ na osoby z diagnozą BPD. Możemy też pracować z osobami z BPD, co będzie miało pozytywny wpływ na osoby im najbliższe. Możemy pracować z tymi grupami osobno, ale jeśli będziemy pracować z jedną i z drugą grupą, wówczas będziemy mieli większy wpływ na
wyniki, ma to więc wyraźne korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla ich najbliższych. Wiemy również, i to jest wiedza bezsporna, że rodzice, partnerzy i rodziny osób z BPD mają istotny wpływ na wyniki pacjentów. To oczywiście dowodzi, że nasz model transakcyjny działa, ale nie zależy mi na tym, aby dowodzić naszej teorii. Chciałbym tu pokazać, że osoby z zaburzeniami, takimi jak zaburzenie borderline, również skorzystają, jeśli będziemy mieli interwencje rodzinne i te interwencje rodzinne działają również dla innych zaburzeń, w których mamy skłonności samobójcze. Armina powie kilka słów na temat programu, który w tej chwili opracowuje dla dzieci oraz nastolatków i dlaczego ten program działa. Ja chciałbym powiedzieć, że tego typu działania działają właściwie dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży, ale również dla dorosłych. Jeśli jedna osoba cierpi, ich otoczenie również cierpi i te osoby w ich najbliższym otoczeniu cierpiąc nie mogą im pomóc tak dobrze, gdyby mieli do czynienia z sytuacją, w której mogą o siebie właściwie zadbać. Więc widzimy, że te działania mają pozytywny wpływ na obie strony tego modelu transakcyjnego. Funkcjonowanie rodzinne jest centralną kwestią dla skłonności samobójczych. Jeśli nie pomagamy rodzinie, wówczas stawiamy przeszkody w tym, aby osoby, które mają skłonności samobójcze, tych samobójczych skłonności się pozbyły. Wiemy też, że interwencje dla rodziców, dla par, dla rodzin, oparte o model nauczania umiejętności dla rodziców par, ma bardzo dobre wyniki. Możemy coś takiego robić w grupach, możemy to robić w rodzinach i kilka tych zasobów ma doskonały wpływ, jeśli zrobimy to we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Te mechanizmy pomocy osobom z BPD muszą uwzględniać ich rodziny. Jeśli ich rodziny porzucają zachowania unieważniające i zaczynają uprawomacniać swoich najbliższych, to ma bardzo dobry wpływ na osoby z BPD. Przyszłe badania będą dotyczyć ewaluacji wyników pacjentów na większych próbach. Nie wiemy w tej chwili, czy spadają próby samobójcze. Wiemy, że poprawiają się relacje. Potrzebujemy więc większej próbki i dłuższego czasu badań. Wiemy, że dysregulacja emocjonalna spada. Wiemy, że depresja spada. Potrzebujemy ewaluacji w dłuższym czasie. Ponieważ wiemy, że po 3 bądź 6 miesiącach od interwencji sytuacja się poprawia, ale nie wiemy, co będzie za rok albo dwa. Musimy też wskazać, jaka jest właściwa doza, jakie jest właściwe natężenie takiej interwencji rodzinnej, jak dużo ćwiczeń takie osoby potrzebują, aby osiągnąć dobre rezultaty. Nie wiemy, czy potrzebujemy tego przez dłuższy czas. Nie wiemy też, ilu godzin potrzebujemy. Nie wiemy, czy wystarczy tylko 10, czy może potrzebujemy 20 godzin. Musimy więc przeprowadzić w tym kierunku ewaluację. Wreszcie musimy też
przeprowadzić ewaluację umiejętności rodziców w zakresie DBT jako profilaktykę, nie tylko dla rodziców dzieci, które już wykazują skłonności samobójcze, ale chcemy zbadać skuteczność takich interwencji dla rodziców, których dzieci takich skłonności jeszcze nie wykazują. Chcemy, aby rodzice uczyli się takich umiejętności, rodzice dzieci, które mają problemy z deregulacją emocjonalną, ale które nie wykazują skłonności samobójczych, tak aby te problemy emocjonalne nie przekształciły się w skłonności samobójcze. Widzimy, że z badań, które już istnieją, że wyniki mogą być obiecujące, ale potrzebujemy to jeszcze bardziej potwierdzić. Chciałbym też wymienić moich kolegów, koleżanki i znajomych, którzy przeprowadzili badania, które przeprowadziliśmy też razem. Bardzo się ucieszymy, jeśli będziemy mogli też te wyniki badań Wam wszystkim przekazać. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że mamy też czas na pytania. Chcielibyśmy przekazywać pytania przez czat, ale zadam pytanie teraz. Jeśli mamy ograniczone zasoby dla nastolatków na interwencje, tak jak to ma miejsce w Polsce, czy gdy mamy do czynienia z nastolatkami, czy warto się skupić na interwencjach indywidualnych, na interwencjach dla rodziny, dla rodziców? Co powinniśmy zrobić? To jest istotne pytanie. Gdy pojawiają się skłonności samobójcze, nie mamy danych, które by powiedziały, że wystarczy interwencja z rodzicami. Rodzicom zajmuje trochę czasu, aby nabyć te umiejętności. Nie możemy zostawić dziecka, które ma skłonności samobójcze, samego. Jeśli nie ma zasobów, aby przeprowadzić interwencje i dla rodziców, i dla dzieci, możemy właściwie powinniśmy zacząć od dzieci, nie od rodziców. Wiemy, że te interwencje dla dzieci działają. Oczywiście, jeśli możemy to połączyć, to tym lepiej. Powiedziałbym, że jeśli mamy ograniczone zasoby, to należy interweniować jak najwcześniej i należy interweniować z rodzinami. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Czy to byłaby opieka indywidualna, terapia indywidualna, i potem możemy włączyć rodziny, jeśli mamy do czynienia z kryzysem skłonności samobójczych. Pojawia się więc pytanie. Wielu terapeutów w takiej sytuacji w Polsce ma kłopot, czy wspierać także rodziców, czy ktoś inny powinien rodzicom pomóc? To jest bardzo istotne pytanie, bardzo dobre pytanie. Są różne opinie na ten temat. Powiedzmy na kilka słów na temat danych. Dane mówią, że to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy to jest ten sam terapeuta, czy to jest inny terapeuta. Być może pojawią się pewne korzyści, jeśli mamy dwie osoby, ponieważ mamy, jakby to powiedzieć, rzecznika rodziców i rzecznika dziecka, ale jeśli mamy dwóch terapeutów, oni mogą rzeczywiście pomóc. Z drugiej strony, jeśli mamy terapeutę, który pracuje z obiema stronami tego modelu transakcyjnego, rozumie wzorce, które się tutaj pojawiają i może wykorzystać swoją wiedzę do pracy z pacjentem. Przeprowadziliśmy programy
stosujące obie metody pracy i na dobrą sprawę nie znaleźliśmy różnic w wynikach. Jedni wolą pracować w jeden sposób, inni w drugi, ale dane pokazują, że obie te metody działają. To jest dobra wiadomość, możemy robić to, co nam najbardziej odpowiada. Tak, właśnie to jest ta elastyczność, którą daje nam DBT. W ramach tej terapii możemy cały czas trzymać się zasad, ale mamy pewną elastyczność. Mamy pytania na czacie. Jedna z mam skomentowała, powiedziała, że brała udział w treningu umiejętności i mówiła, że tak naprawdę zmniejszyły się myśli samobójcze po treningu o 98% u 15-letniej dziewczynki, która uczestniczyła w treningu umiejętności. Później jeszcze pojawia się pytanie, w jaki sposób interweniować i w nurcie DBT w szkole, kiedy rodzice są rodzicami, którzy nie reagują i nie reagują na zalecenia psychologa. To jest pytanie od psychologa dziecięcego. W jaki sposób zainterweniować, jeżeli rodzice nie chcą współpracować? No tak, to jest bardzo trudna sytuacja. Zależy to oczywiście od tego, co ten psycholog robi w szkole, jaka jest jego rola. Tak naprawdę najlepiej byłoby znaleźć jakiś poziom komunikacji z rodzicami, niezależnie od tego, jak trudni są w kontakcie. Wyobraźmy sobie, no Magda może mi przypomnieć, jak kiedyś pokazywaliśmy taki przykład, kiedy na przykład rodzic jest niewspółpracujący, możemy zrobić taką scenkę. No ja mogę powiedzieć, Magda, no zobacz, to jest okropne, że twoje dziecko tutaj nie ma wsparcia, nie ma pomocy. W ten sposób komunikujemy, że jest to problem i że widzimy, że musi rodzicowi być ciężko, że ich to obciąża psychicznie, ale nie winimy rodzica. My przeprowadziliśmy takie krótkie badanie wśród rodziców. Okazało się, że 100% rodziców czuło się całkowicie albo częściowo unieważnieni oraz obwiniani przez osoby, które wcześniej z nimi rozmawiały, osoby, które świadczyły pomoc psychologiczną czy psychiatryczną. I w naszym programie tak naprawdę rezygnuje z programu wsparcia 8-10%, a średnia dla takiej grupy to jest 50-60%, więc jakby my tutaj się skupiamy na nawiązaniu takiej więzi komunikacji z rodzicem. Myślę, że to jest najlepsza rzecz, na której warto się skupić. W niektórych przypadkach to się nie sprawdzi, po prostu jest tylko tyle, ile możemy zrobić, jest jakaś granica. Oczywiście w szkole to jest trudna sytuacja, bo każdy ma jakąś funkcję w szkole i nasza rola w szkole jako psychologa jest taka ograniczona. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam i odpowiedziałam na to pytanie. Tak. Myślę, że sytuacja byłaby inna, gdybyśmy mieli do czynienia z rodzicami, którzy w jakiś sposób krzywdzą dziecko, czy wykorzystują, to wtedy musielibyśmy zaangażować jakieś wsparcie z zewnątrz. Kolejne pytanie mówi o tym, że często rodzice nastolatków w kryzysie, na przykład samobójczym, rodzice, kiedy się dowiadują o tym, nie mają świadomości, jak poważne problemy w szkole mają ich dzieci, że po prostu nie byli świadomi tego. Czy wydaje ci się, Alan, że głównym problemem tutaj jest komunikacja między dzieckiem a rodzicem, skoro rodzic nie zdawał sobie sprawy, z czym musi mierzyć się na co dzień dziecko i że ma zachowania samobójcze? Można tak powiedzieć, ale kiedy wrócimy do tego diagramu, który pokazywałem ze strzałkami, tam było widać, że nasza koncepcja tego, że z jednej strony mamy dziecko z poważnymi problemami, których nie jest w stanie wyrazić
w taki sposób, który byłby zrozumiały dla rodzica. Rodzic z drugiej strony jest przytłoczony i nie jest w stanie wysłuchać albo uprawomocnić tego, co mówi dziecko. I tutaj mamy taką sytuację patową, więc oczywiście można o tym porozmawiać w takiej sytuacji, jaką opisałaś, ale jakby to powiedzieć, w Północnej Ameryce, kiedy mówimy w Stanach Zjednoczonych o komunikacji, często nie poruszamy tutaj dysregulacji emocjonalnej. Oczywiście komunikacja jest ważna, ale ona zależy od właśnie dysregulacji emocjonalnej. Po prostu dziecko czasem nie jest w stanie się komunikować z powodu takiej dysregulacji, a rodzic nie słyszy tego, co mówi dziecko, nie tylko dlatego, że ta ekspresja jest nieadekwatna, ale również dlatego, że sam rodzic jest w dysregulacji emocjonalnej, ponieważ jest przytłoczony. Więc oczywiście komunikacja jest kluczowa, ale przynajmniej jedna strona tej komunikacji musi w jakiś sposób zarządzać swoimi emocjami, żeby mogło się to udać. Tu jest komentarz, który jest również warty. Komentarz od Marty, która powiedziała, że ma doświadczenia kilkuletnie z systemem wsparcia psychologicznego w Polsce i wydaje się, że faktycznie powinny być takie terapie wieloaspektowe, zorientowane na rodzica, na dziecko, na rodzinę i bardzo trudno znaleźć takiego terapeutę, który mógłby robić to wszystko, więc to jest takie wyzwanie dla nas jako terapeutów, żeby w taki sposób tym się zająć. Tak, oczywiście. Tak, no to u nas oczywiście też są podobne problemy, tylko nie chcę, żebyście myśleli, że to rozwiązanie jest niedostępne i tak trudne do osiągnięcia, ponieważ te dane pokazują nam, że możemy bardzo szybko osiągnąć dużą skuteczność i wiemy, że możemy również szybko wyszkolić innych, żeby prowadzili takie wsparcie. Magda organizuje trening Family Connections i mamy dwa dni. No, powiedzmy trzy dni szkoleniowe, ale nie jest to cały dzień i nawet po takim krótkim szkoleniu uczestnicy nabywają bardzo dużo umiejętności. I to właśnie robimy w naszym programie DBT dla szkół. I to jest tak naprawdę, kiedy zaczniemy myśleć, nad czym powinniśmy się skupić, okazuje się, że nie potrzebujemy aż tyle zasobów, że jest to skuteczny sposób szkolenia. Tak, to przypomina mi naszą dyskusję o zasobów, kiedy porównamy takie zwykłe leczenie uśrednione, a później ten proces, który pokazuje, że wielokrotnie nie osiągamy żadnych rezultatów i próbujemy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i mamy mnóstwo interwencji, które nie działają, więc może miałoby więcej sensu po prostu przeprowadzić intensywne interwencje w krótszym czasie, które mogą być bardziej skuteczne. Dziękuję za przypomnienie, bo Magdalena przypomniała mi, że jeszcze było jedno pytanie. Co jeżeli rodzice chcieliby uczestniczyć w programie, ale pacjent nie chce? Albo nie chcę, żeby rodzice w jakiś sposób się angażowali w terapię. No tak, ale zazwyczaj rodzice są dorośli i mogą te decyzje podejmować samodzielnie, nawet jeżeli dzieci się na to nie zgadzają. Więc oczywiście powinni uczestniczyć w tych programach niezależnie od woli dziecka. Więc krótka odpowiedź jest, po prostu idziemy na grupę tak czy inaczej, bo to się przyda, ale bardziej złożona odpowiedź mogłaby być następująca. No dobrze, a czemu się martwisz tym, że ja pójdę na tą grupę? Przecież nie będę opowiadać o tobie, nie będę w jakiś sposób negatywnie się wyrażać o tobie. Ja po prostu chcę się nauczyć jakiejś umiejętności, lepiej sobie radzić w naszej sytuacji. Dlaczego nie chcesz, żebym poszedł na grupę? Zazwyczaj dziecko po prostu nie rozumie, na czym będzie polegała taka grupa.
gdzie dziecko może sobie wyobrazić, że to będzie grupa rodziców, którzy będą narzekać na to, jakie mają problemy z dziećmi, ale kiedy dziecko dowie się, że tak naprawdę rodzic chce poprawić swoje funkcjonowanie i pośrednio funkcjonowanie dziecka w rodzinie, no może się okazać, że zmienią zdanie wtedy. Niekoniecznie tak się stanie, ale niezależnie od woli dziecka, rodzic tak czy inaczej powinien iść na taką grupę. No, tak naprawdę, no to no wyobraźmy sobie, że dziecko nam mówi, ja nie lubię twojej przyjaciółki. No może tak być, ale tak czy inaczej jesteśmy dorośli, idziemy na kawę z przyjaciółką, niezależnie od tego, co myśli o niej nasze dziecko. Więc jakby na tym to polega. Okay. So I think this is just the time and this is the last question. Dobrze, ostatnie pytanie. Myślę, że jest ważne. Pytanie, czy BPD, czy zaburzenia osobowości spograniczna są uleczalne? No, dane pokazują, że tak. Czyli na przykład to badanie, które pokazałem wśród nastolatków w wieku 18 do 25 lat, nastolatków i młodych dorosłych, tam 80% pacjentów nie spełniało kryteriów BPD po zakończeniu leczenia. No to raczej uleczalne, prawda? Oczywiście wiemy, że zaburzenia borderline, które nie są leczone, są diagnozowane jakby tak sinusoidalne, że raz są, raz nie są, ale cierpienie jest i ten stres, negatywny dyskomfort psychiczny jest cały czas obecny. Ale po naszym leczeniu okazuje się, że tych sytuacji dyskomfortu psychicznego jest dużo mniej, ale tak naprawdę po leczeniu 50% pacjentów rok po zakończeniu terapii wiedzie normalne życie. W pracy, w szkole, nie lądują w szpitalu, mają relacje. Po 2 latach to mniej więcej 2/3 pacjentów. No ale tu bierzemy pod uwagę też te osoby, które zrezygnowały. No oczywiście, no 1/3 to nie pomaga, ale te 2/3 naprawdę korzystają i jakby można powiedzieć, że są jakoś wyleczeni. Więc dla 50% czy nawet 2/3 pacjentów jakby BPD jest uleczalne. To było ostatnie pytanie. Jest kilka kolejnych, ale pytania pokazują, że uczestnicy są zainteresowani tym tematem i myślę, że moglibyśmy odesłać Państwa do naszych materiałów wideo, grup, warsztatów, sesji, które pokazują, w jaki sposób można pracować z dziećmi, w jaki sposób działają grupy Family Connections, jak pracować z nastolatkami, z członkami rodzin. Więc tutaj się zatrzymamy i zachęcamy wszystkich, żeby również oddali się takiemu samokształceniu na podstawie materiałów dostępnych u nas. Bardzo dziękuję, Alan. Ja również dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ten wykład był przydatny i pożyteczny. Także bardzo dziękuję za uwagę i miłego dnia. Chciałabym przypomnieć wszystkim, że Alan jest tutaj z nami po prostu jako nasz kolega, wspiera nas, robi to bezpłatnie, także Alan, bardzo dziękujemy za to wsparcie. Oczywiście, nie ma sprawy, bardzo, bardzo dziękuję, to była moja przyjemność. Dziękuję, do zobaczenia wszystkim.